Jest czwartek, 25 stycznia, minęła godzina 22.20. Rozpoczynamy magazyn Halo Polonia. Dobry wieczór albo dzień dobry, w zależności od tego, gdzie Państwo nas oglądają. A dzisiejszy program zapowiada się bardzo ciekawie, po prostu pęka w szwach od bardzo ciekawych gości. Dlatego nie chcemy przedłużać. Zaczynamy. Wymazane z mapy, ale pozostały w naszej pamięci i teraz będziemy rozmawiać o tym, jak tej pamięci o Kresach Wschodnich nie utracić. Będziemy rozmawiali o stosunkowo nowym projekcie, o portalu Kresy Nieutracone i rozmawiamy z jego twórcami, z panem Krzysztofem Hoffmanem, który bardzo dużą część przede wszystkim takiej technicznej pracy wykonał, żebyśmy mogli zobaczyć to, o czym za chwilę Państwu opowiemy, oraz pan Artur Konrad, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK i redaktor naczelny portalu. To jest portal, który ma ułatwić, a właściwie pozwolić na dostęp do prywatnych dokumentów, zdjęć, kartek pocztowych, plakatów, dokumentów jakichkolwiek właśnie z okresu Polski międzywojennej, z Kresów Wschodnich. W jaki sposób w ogóle Państwo zaczęli ten projekt? Skąd wziął się pomysł i jak on jest realizowany? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktor. Ja chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę z wykonania tego zadania, tego przedsięwzięcia, tego projektu. Nazwaliśmy go Kresy Nieutracone. Krzysztof ogromną pracę tutaj wykonał. Bardzo dziękujemy wszyscy razem, ponieważ ta praca i ten projekt Kresy Nieutracone akurat zaistniał, uruchomiliśmy ten portal w roku, kiedy obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Chcemy właśnie poprzez ten projekt podkreślić, że pomimo tego, że ziemie II Rzeczpospolitej Polskiej zostało nam odebrane ponad 50%, to w dalszym ciągu po utracie tych ziem chcemy przekazać, że tych Kresów nie utraciliśmy tu w sercu. Że w dalszym ciągu i kresowiacy, ludzie, którzy tam się urodzili, a ludzie, którzy musieli emigrować z obecnych Kresów Wschodnich, z terenu Białorusi, obecnej Litwy, Ukrainy, oni żyją tymi miasteczkami, tymi wsiami, tą przeszłością i chcielibyśmy w ten sposób budować takie mosty pokoleniowe. Chcielibyśmy pokazać polską kulturę, tradycję, ale przede wszystkim tą prawdziwą historię, bo Kresy Wschodnie są częścią tej całej naszej historii, które też przyczyniły się do odzyskania tej niepodległości, z której dzisiaj wszyscy możemy się cieszyć. Te dokumenty, które mogą Państwo znaleźć też właśnie na portalu Kresy Nieutracone, mogą Państwo również teraz widzieć. Te dokumenty zdigitalizował, to takie trudne, ale też modne słowo, właśnie pan Krzysztof. Wyszukał. Właśnie chciałam zapytać, czy to jest tak, że to ludzie zgłaszają się do pana, czy pan tych ludzi wyszukuje, potem do nich jedzie i ich, no bo to ich pamiątki rodzinne, pan po prostu ocyfrowuje. Tak, to była taka była właśnie idea tego portalu, tej wystawy, w ogóle tego projektu. Pokazanie Kresów, ale nie w tych powszechnie znanych, tak, tych ładnych sepiowych obrazkach ze Lwowa, z Wilna, tylko właśnie tych prywatnych fotografii chowanych w szufladach, na strychach. Niejednokrotnie nie było to łatwe, ponieważ tych ludzi po pierwsze trzeba było odnaleźć, po drugie namówić, żeby w ogóle podzielili się swoimi zbiorami. Bardzo często mówili, że nie, to ja nie mam nic ciekawego, ja mam tam 2-3 zdjęcia, a to w ogóle tam Krysia z krową, czy nie wiem, ciocia Hela. I nagle się okazywało, że w tym pudle są skarby, że te Kresy żyją. Proszę zobaczyć, to są tylko i wyłącznie prywatne archiwa, to nie są archiwa państwowe, to nie są archiwa instytucjonalne, to są wspomnienia
pojedynczych, poszczególnych ludzi. Ja wchodziłam na stronę, widziałam, że tych dokumentów, zdjęć właśnie, kartek pocztowych są już tysiące, ale pan jeszcze nie wszędzie był, to proszę powiedzieć, gdzie pan był i gdzie jeszcze pan zamierza pojechać. Ta część projektu była realizowana w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii, ale też nie w całej Wielkiej Brytanii, ale właściwie na północy. Te poszukiwania objęły Szkocję, objęły Walię, północ Anglii, Bradford, Manchester, częściowo również Londyn, ale tylko częściowo. Tak jak tutaj prezes już wcześniej powiedział, to jest temat otwarty. To jest dopiero wisienka na torcie i tego będzie dużo, dużo więcej. Bo to jest głównie Ukraina, jeszcze Białoruś przed państwem, także Litwa, jeśli dobrze zapamiętałam. Panie prezesie, proszę jeszcze powiedzieć na koniec, no bo to są prywatne archiwa, ale ja sobie wyobrażam, że to jest świetny materiał, nie wiem, na pracę doktorską, czy dla naukowców nawet do opracowania. W jaki sposób zamierzacie się tym dalej dzielić? Bo to jest oczywiście w otwartym dostępie w internecie, przynajmniej ta część, która już została przygotowana, ale to na pewno wymaga jakiejś promocji, współpracy z instytucjami. To znaczy, panie redaktor, portal jest zamieszczony na stronie Fundacji Pamięci Armii Krajowej KSRB, której też jestem, mam zaszczyt być prezesem. Chcemy wszystkim Polakom, wszystkim zainteresowanym, miłośnikom kresu wschodnich, chcemy to udostępniać nieodpłatnie, chcemy, żeby wszyscy korzystali, ale w oparciu o te zdjęcia, w oparciu o historię związaną z kresami wschodnimi, też chcemy prowadzić obozy liderskie dla dzieci, dla młodzieży, którzy mieszkają obecnie na terenie Białorusi, Litwy, Ukrainy. Chcemy budować tą tożsamość, chcemy pokazywać tą prawdziwą narrację, tą historię i budować poczucie dumy i więzi z ojczyzną, bo bardzo często te grupy młodych ludzi przyjeżdżając do nas w ramach uroczystości, w ramach takich obozów edukacyjno-szkoleniowych, obozów liderskich, oni często słyszą tą narrację na co dzień, wy moje Polaki, tak jak to Łukaszenko często ma w zwyczaju określać, natomiast oni nie są jego Polakami, to są Polacy z krwi i kości, którzy urodzili się na Kresach Wschodnich, gdzie już tej ojczyzny na co dzień nie mają i często tęsknią i często nawet nie wiedzą, nie znają tej historii, a poprzez te zdjęcia, poprzez te archiwa chcemy pokazywać, czym były kiedyś Kresy Wschodnie, że tam była kiedyś Polska, polska kultura, tradycja, historia, że tam są ich bliscy, dziadowie, pradziadowie, jak to kiedyś wszystko... Będziemy się starać, jak tylko będziemy mogli Państwa wspierać w tym projekcie i pokazywać, że Kresy Wschodnie żyją przede wszystkim we wspomnieniach. I w sercach wszystkich nas powinny też żyć i pewnie żyją. Chciałem właśnie w tym miejscu też podziękować dla Senatu, bo to dzięki Senatowi Rzeczpospolitej Polskiej mogliśmy ten projekt zrealizować. Dziękuję Państwu i dziękuję. My się przyłączamy do podziękowań.